To miejsce jest taką cudowną okazją, żeby pozwolić sobie też na przebywanie ze zwierzętami. Stworzyliśmy gospodarstwo, w którym już od kilku lat odcinamy się od kupowania wszystkiego, warzyw, owoców, ale także kurek na rosół. W naszym gospodarstwie mamy kury, gęsi, kaczki i to nasze kaczki z naszych jajeczek wyhodowane. Mamy taką dzielną kaczkę, która właśnie dzisiaj pierwszy rok udało się rzeczywiście wychować nasze malutkie kaczuszki. No oczywiście nasze psy, które ganiają wszystkie zwierzęta, które się wymkną z zasiadki. No mamy swoje kuski, mamy także owce, Politę, którą dostaliśmy od naszego zespołu i ona ma tu dożywocie, ma taką czerwoną kokardkę i dumnie oprowadza nowe kozy i owieczki. A Puszkin jest cały w burakach, słuchajcie, jakichś takich kolorów dostał różowych na swój, jest przeszczęśliwy tutaj. Ja myślałam, że to będzie taki warszawski pies, a się okazuje, że on także na łonie natury ze zwierzątkami czuje się najlepiej. Przy okazji świąt to co roku były opowieści, że idziemy i ze zwierzętami rozmawiamy. I był taki, pamiętam, indyk cudowny, z którym gadaliśmy. On uwielbiał. On to jak nas widział, od razu krzyczał do nas, więc ta rozmowa się odbywała na poważnie, o poważnych tematach. A prowadziliśmy te rozmowy. Wiesz, zwierzęta są na tyle mądre, że czasami ta rozmowa odbywa się bez słów.